Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj Was zabrać na wędrówkę po miejscowości Wieździadka. Odbywały się bowiem tutaj zrzuty broni oraz amunicji. Placówka ta nosi kryptonim Jaskółka. Staramy się dzisiaj dotrzeć do miejsc zrzutu, do drogi, którą przewożono te skrzynie w bezpieczne miejsca oraz do jam, które służyły do chowania skrzyni w razie wykrycia przez Niemców zrzutów. W tej okolicy to wszystko się odbywało. Zapraszam. Do zbrajania oddziałów drogą zrzutów powietrznych odbywało się zawsze pod osłoną oddziałów bojowych. Przygotowania do odbioru broni na terenie Inspektoratu Krosno trwały od lata 1943 roku. Pierwszy zrzut nastąpił dopiero w kwietniu 1944 roku. Po otrzymaniu instrukcji z Londynu rozpoczęła się praca przygotowawcza. Poszczególni dowódcy obwodów wybrali na swoim terenie odpowiednie placówki zrzutowe. Szef zrzutów okręgu, zwykle oficer lotnictwa, przyjeżdżał, by skontrolować i zaakceptować te placówki. Następnie współrzędne placówek i ich kryptonimy przesłano do Londynu. Placówka musiała być położona w dość dużej odległości od większych garnizonów niemieckich. Zwykle była to polana osłonięta lasami i wzgórzami, dająca dobre warunki ubezpieczenia zrzutu. Pola zrzutowe na polecenie dowództwa okręgu w Krakowie zostały wyznaczone przez członków sztabu inspektoratu. Zastępcę inspektora, porucznika Jana Walczyńskiego, Buka, przy współudziale kapitana Józefa Modrzejewskiego, Lisa, komendanta obwodu Jasielskiego i porucznika Stanisława Węgreckiego, Wira. Pierwszy rzut nastąpił dopiero na wiosnę 1944 roku. W pierwszy dzień Wielkanocy, po wiadomościach z Londynu o godzinie 19, popłynęła melodia „Pod kuweczki dajcie ognia”, co było sygnałem, że samolot startujący z Włoch tego wieczoru leci na placówkę. Gdy samolot nadlatywał, placówka wytyczała kilkoma światłami strzałkę wskazującą lotnikowi miejsce i kierunek nalotu. Samolot zniżał się i zrzucał ładunek w kilku nalotach po kilka paczek. Akcja udała się dobrze. Był to pierwszy zrzut na terenie inspektoratu Krosno. Waga ładunku wynosiła 1,5 tony. Ładunek wyrzucony z samolotu zawierał 7 pojemników z bronią maszynową, 13 skrzynek z amunicją oraz około 15 skrzynek z granatami ręcznymi. Gdy wszystkie pojemniki i skrzynki zostały zaciągnięte do lasu, część broni załadowano na wóz, resztę zamierzano zakopać w pojemnikach w lesie. Takiego to miejsca, jak na przykład to, drążone były jamy po to, aby w razie wykrycia zrzutów przez Niemców można było szybko i bezpiecznie schować skrzynię, a przewieźć je w bezpieczne miejsce dopiero gdy będzie to możliwe. Przykrywane były stertami gałęzi lub gaci, tak jak na przykład tutaj mamy przygotowane. Były rzucane na skrzynię, gdy nie były widoczne. Pod osłoną nocy ciężko było wykryć takie jamy ze skrzyniami, w dodatku na zboczach góry. Tą drogą po wykonanym zrzucie jedna z grup licząca 60 osób około przewoziła wozami skrzynia z amunicją, z bronią, natomiast druga grupa zabezpieczała teren. Możemy tutaj zaobserwować, że droga biegnie w wąwozie, przez co było to bezpieczniejsze. Tyniało już,
gdy furmanki z bronią ruszyły lasem na wschód, a potem do chrząstówki, by tam zmagazynować podjętą broń. Nie utracono ani jednej paczki, mimo że nieprzyjaciel był niemal na placówce. Zagadka wyjaśniła się dopiero po paru dniach. Niemcy widzieli zrzut, lecz nie zaatakowali, gdyż przypuszczali, że był to zrzut większego oddziału spadochronowego, z którym walka w lesie w nocy nie byłaby zbyt przyjemna. Wszystkie te miejsca, które dziś odwiedziliśmy, pod wpływem czasu uległy zniszczeniu. Mamy jednak stuprocentową pewność, że to właśnie w tych okolicach odbywały się zrzuty. Na koniec chciałbym Was zaprosić na wywiad, który udzielił pan Edward Grzebieniowski, który jest jaślaninem i przeżył okres okupacji w jaśle. No, był małym dzieckiem wtedy, bo miałeś ile? 5 lat? 5 lat. Wiem, że to oczywiste wysiedlenia, no bo też byliśmy wysiedleni we wrześniu w 1944 roku. Z jasła przebywaliśmy w takich miejscowościach, najpierw z rodziców mojej mamy, następnie po upływie kilku dni przyszło wysiedlenie i tutaj też tego terenu, tej wioski, w której żeśmy mieszkali, a wioską tą była gdzieś dziadka, to jest niedalek, to jest około 5 km od Jasła. I stamtąd po prostu musieliśmy się wyprowadzić, bo rzecz oczywista wcześniejszym pobycie w lesie, właśnie w lesie mieszkali przez okres około 3 tygodni. Ja tych ludzi w ogóle nie znałem, wujka i jego rodziny. Ale przypuszczam, że ci wojskowi, którzy przypuśćmy razem z wujkiem przyszli, że to byli no, żołnierze przynajmniej w stopniach oficerskich, a może nawet i w stopniach wyższych. Wiem tylko tyle, że znali obce języki, byli ludzie wykształceni, inteligentni i w ogóle. I z chwilą, kiedy przebywali w lasach, mieli po prostu łączność przez drogę radiową z Londynem. Porozumiewali się. Utrzymywali kontakty i tak dalej. No i tak to po prostu trwało do określonego, że tak powiem, czasu. A czy były tam organizowane jakieś zrzuty aliantów, jakaś pomoc dla... Bo partyzantka na tamtym terytorium funkcjonowała, była. Był zrzut w 1943 roku. Był zrzut. Przyleciał samolotem. Przyleciał czterosilnikowy potężny samolot. Dokonał zrzutu właśnie na terenie tej wioski bez dziadki. I co ciekawe, mianowicie to, że w odległości niespełna 2 kilometrów od tego miejsca, gdzie nastąpił zrzut, przypuśćmy tam uzbrojenie i tak dalej, bo tam całe wyposażenie po prostu było, co było uzgodnione, przypuśćmy tutaj z naszym partyzanckim, z Londynem. I po prostu tam w Londynie wiedzieli, co tutaj przypuśćmy potrzeba, jakie rzeczy, że im potrzebne radiostacje, że im potrzebne uzbrojenie, że im potrzebna amunicja, że im potrzebne są ubrania, krok, rzeczy. No to, co przypuśćmy żołnierzowi potrzebne i w ogóle, no to bodajże w tym zrzucie nastąpiło. I jaka była historia? Tak blisko była jednostka niemiecka, bo to była artyleria, która stała w miejscowości Gieździerza. Oni wiedzieli, widzieli, że samolot przyleciał, obniżył lot i zauważyli zrzuty. A noc akurat jak wtedy była taka jasna, księżycowa. I w ogóle było dobrze wszystko widać.
Co było ciekawe, że partyzanci, którzy przypuśćmy odbierali te zrzuty i tak dalej, byli do tego przygotowani, to wszystko było uzgodnione na dzień, na godziny i w ogóle o której godzinie przypuśćmy miało nastąpić zrzut. Faktycznie zrzut nastąpił między godziną 24 a 1:30 dnia następnego. Więc Niemcy nie wyszli ze swojej, przypuśćmy, jednostki, żeby tutaj zaatakować partyzantów, bo widzieli, przypuśćmy, te zrzuty, co były te czasze z parochronów i w ogóle z parochronami były zrzucone te pojemniki z uzbrojeniem. Liczy się z tym, że to nie były zrzuty bodajże sprzętu, tylko że to był dokonany zrzut żołnierzy bodajże z zachodu, z naszych jednostek polskich na zachodzie. I w ogóle liczyli się z tym, że tam była tak duża ilość, bo to były pojemniki, przypuśćmy, które były po kilkadziesiąt kilogramów, no były duże pojemniki, no to już swoją drogą, ale tych pojemników było sporo. Liczyli się z tym, że to bodajże byli skoczkowie zrzuceni z samolotu i jeżeli oni, przypuśćmy, wyjdą ze swojej jednostki Niemcy i zaatakują, przypuśćmy, partyzantów i to jeszcze wzmocnionych poprzez, przypuśćmy, tych, którzy zostali zrzuceni, że to będzie tak duża siła przeciwstawiona Niemcom, że po prostu rozbiją Niemców. I nie odważyli się po prostu Niemcy, żeby wyjść i żeby uderzyć tutaj, przypuśćmy, na miejsce tych, na ten teren, gdzie nastąpiły zrzuty. I to ocaliło, przypuśćmy, i ludzi, i po prostu problemów i spraw związanych z po prostu zebraniem tego. Tam tego to było kilka ładnych ton tego całego uzbrojenia i tak dalej. No były przygotowane wozy konne, no bo niestety innego transportu nie było. No ale to trzeba było to wszystko najpierw zorganizować. Było tych wozów chyba kilkanaście. No i na te wozy były składane te ładunki, które były zrzucone. I z tym upłynniali się, uciekali do lasu. Były składowane, przypuśćmy, te ładunki, zrzucone ładunki. Zostawiane te pojemniki, były pojemniki duże, takie blaszane. Tych pojemnikach tam przy wszystkim pojemnie się znajdowało. Się przetrzymanie, a część bodajże była wieziona do lasu, no i tam bodajże były te maskowane i w ogóle zostały zachowane. I również, że się partyzanci się rozeszli, nastąpiła cisza i spokój. Niemcy wprawdzie wyszli, poszli do wioski, no ale chodzili, popatrzyli się, widzieli, co było. Tam było bodajże to teren, co były dokonane zrzuty i potem były na wozy przeładowywany towar. I w ogóle, no bo nie były wozy gumowe, tylko to wszystko było na wozach, przypuśćmy, na kołach, jak to się mówi, takich drewnianych. I w ogóle, no to tam wozy, jak kolej ciągu, to obciążane wozy, no to po prostu zapadały się prawie po osie niejednokrotnie, bo to był teren dosyć grząski, Orlen i Bogła. Ale udało się, że wszyscy zabrali to wszystko i uciekli do lasu i skończyło się wszystko szczęśliwie. Niemcy nic nie znaleźli i niczego nie odkryli i na tym się sprawa skończyła.